się nie mogę doczekać magicznego pałacu. Myślisz, że spotkamy tam Rozpunkę i śpiącą królewnę? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Jest zamek! Ale wielki! Dzień dobry! Czy to Kopciuszek? Ale ma wspaniałą sukienkę. Tak. Dziękuję. Życzę miłej zabawy. Czy to jest restauracja? Tak. O, chcę tu zjeść. Przy tym wielkim stole. I usiąść na złotym krześle. Tato, przyjdziemy tu później coś zjeść? Jasne, czemu nie? Ale nie chcecie najpierw zobaczyć księżniczek? Tak, oczywiście. Zobaczcie, czy to śpiąca królewna? Tak, i książę. Czy oni są prawdziwi? Nie, to tylko figury. Jeśli macie ochotę, możecie usiąść na tronie i poczuć się jak prawdziwe królowe. O tak! Wyglądacie wspaniale. Nikola, zrób im zdjęcie. Ale pięknie wyglądacie. To będzie super zdjęcie. Na następnym piętrze jest pokój Kopciuszka. Możecie się tam przebrać za księżniczki. Super! Muszę to zrobić. To naprawdę wymarzone miejsce dla naszych córek. Tak, gdyby tylko mogły, chciałyby tu zostać na zawsze. O, widzę, że jest też coś dla mnie. Prawdziwy bujany fotel. Posiedzę tu sobie i poczekam, aż zwiedzicie cały pałac. O nie, tato, tak się nie robi. Musisz iść z nami. Jak nie pójdziesz, zmarnujesz tylko pieniądze wydane na bilet. No tak, masz rację. O, co to? To kuchnia. Nie, jesteśmy w domku królewny Śnieżki. Śnieżka jest w trumnie? Czy to też tylko figura? Tak, ona nie jest prawdziwa. I 7 krasnoludków? Patrzcie! Biedna Śnieżka. Chociaż naprawdę wygląda ślicznie. Może pójdziemy teraz coś zjeść? Nie, tato. Musimy najpierw znaleźć pokój Kopciuszka. Ten, w którym można się przebierać. To chyba tutaj. Wow, patrzcie, jakie piękne buciki. I te sukienki. Dzień dobry, dziewczynki. Macie ochotę się przebrać? Tak! Ja chcę różową sukienkę. Ja też chcę różową. Dobrze, zaraz znajdziemy coś, co się wam spodoba. Możesz na przykład przymierzyć tę sukienkę. Tam jest przebieralnia. Mamo, pójdziesz ze mną? Tak, myślę, że przyda ci się pomoc. A ty wybierz sobie którąś z tych sukienek. Przebrana! Och, Aniu, wyglądasz pięknie! Brakuje ci jeszcze kilku dodatków. Te buty będą na ciebie za duże, ale pasek, naszyjnik i korona powinny pasować. No, teraz możesz się przejrzeć w lustrze. Wow, ale mi się podoba. Pięknie. Spójrzcie na mnie. Wow, Lenko, ależ wspaniale wyglądasz. Ślicznie, Lenko. Pięknie ci w tej sukience. Państwo też mogą się przebrać. Potem możemy zrobić zdjęcie całej rodziny. No nie wiem, głodny już jestem. Wolałbym iść coś zjeść. Nie, tato, prosimy. Zobaczysz, jak będzie fajnie. Popatrzcie, jestem Rozpunką. Mamo, ale masz długie włosy. Tak, są niesamowicie długie. Muszę uważać, żeby się o nie nie potknąć. A ja jestem królem. I wydaję dekret, na mocy którego obiad ma być natychmiast po zdjęciach. Powiedzcie, ser. Wspaniale. Pyszności. O tak, mój burger też jest pyszny. Patrzcie, karuzelka Arielki. Pójdziemy?
możemy jechać na małym delfinie, a ja na dużym. Juhu! A teraz chodźmy się przebrać jeszcze raz, ale tym razem to tata będzie Rozpunką. O nie, na to mnie nie namówicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, dajcie kciuk w górę. Jeśli chcecie obejrzeć kolejny filmik o rodzinie Hauser, wybierzcie jeden spośród trzech proponowanych. Mam nadzieję, że wkrótce ponownie się zobaczymy. Na razie!